No i w console logu widzimy, że mamy jakiś tutaj nowy quiz, w tym przypadku Redux quiz, i on ma ID, taki tutaj łańcuch tekstowy, prawda? No i teraz fajnie by było móc kliknąć na ten quiz i załadować te dane do naszego komponentu React, więc chcemy mieć po prostu rutę taką, że w momencie, gdy ja jakby wpiszę, to po prostu chciałbym wskoczyć do jakiegoś komponentu i w tym komponencie po prostu odpytać bazę Firebase i wyświetlić dane związane z konkretnym quizem. Więc teraz to zrobimy. Nową rutę, oczywiście możemy sobie skopiować poprzednią i w momencie, gdy chcemy, to może zakomentuję sobie, albo po prostu to na razie wywalę. Więc tak, mamy rutę i w momencie, gdy ja tu oczywiście korzystam z React routera, są jeszcze inne możliwości, tam chyba Rich Router jest jeszcze popularny, jeżeli chodzi o React. Ja korzystałem z tych dwóch, ale jak to w świecie JavaScriptu, pewnie jest jeszcze 10 innych bibliotek. W każdym razie ja korzystam sobie z React Router DOM i tutaj działa to w taki sposób, że w momencie, gdy chcemy łapać sobie jakieś parametry z ID, z jakby z paska przeglądarki, to możemy sobie tutaj wpisać po prostu na przykład dwukropek ID i teraz w momencie, gdy sobie tutaj odpalimy na przykład quiz page komponent, to powinien nam wskoczyć ten routing do komponentu quiz page, więc teraz zrobimy sobie szybko na razie tutaj w tym pliku, żeby się nie przełączać za bardzo, quiz page. Zrobimy sobie taki komponent i tutaj po prostu w tym komponencie zrobimy sobie na razie diva w stylu hello i zaraz spróbujemy sobie złapać to ID. Przekażemy sobie oczywiście quiz page mamy tak, więc zapisujemy i w momencie, gdy tutaj wpiszemy sobie na przykład jakieś ID, to wskakujemy do komponentu hello, znaczy do komponentu quiz page, tak? Ale teraz musimy jakoś w jakiś sposób dostać się do tej zmiennej ID. Więc żeby to zrobić, musimy posłużyć się, bo ja tutaj piszę wszystko w hooksach dzisiaj, tak jak obiecałem, będzie stream React Hooks i Firebase, to teraz skorzystamy sobie z nowego hooka o nazwie useParams i to jest hook pochodzący z React Router DOM. Tutaj automatyczny VS Code mi go teraz zaciągnął i generalnie jak użyjemy tego hooka, to możemy sobie z niego powyciągać to jakby te parametry, które zostały nam przekazane do danej ruty. Czyli w tym przypadku mamy ID i ID sobie zapiszemy po prostu tutaj pod zmienną ID po prostu i ją sobie tutaj na przykład wyświetlimy. I zobaczycie, że już to zaczyna działać. Czyli mam tutaj w pasku adresu mam jakieś ID przekazane i je sobie przekazujemy do tego komponentu. Więc teraz fajnie by było sobie to połączyć z tym komponentem QuizList, czyli w momencie, gdy mamy po prostu jakiś parametr, jakiś ID, to żeby sobie po prostu podpiąć tutaj link, czyli jeżeli klikniemy na jakby nazwę tego quiza, link tu i tutaj sobie coś zapiszemy. W każdym razie klikniemy na nazwę tego quiza, bardzo fajnie by było, gdybyśmy się przenieśli po prostu na ten nowy komponent i oczywiście za chwileczkę sobie odpytamy Firebase o konkretny rekord i tutaj fajnie by było mieć link z tej naszej listy quizów, że jak sobie kliknę na Redux Quiz, to przeniesie mnie do Redux Quiz. Więc tutaj sobie przekażemy na przykład literałem w ten sposób i tutaj będzie na przykład quizzes i tutaj sobie przekażemy quiz.id. Literal po prostu polega na tym, że mamy tutaj łańcuch tekstowy w quizzes i możemy sobie do niego dokleić jakąś zmienną. W tym przypadku zmienną, którą chcemy sobie dokleić, to jest po prostu ID quizu, który wyświetlamy sobie tutaj w mapie. I tu po prawej stronie możecie zobaczyć, jak ten kod po lewej stronie wygląda w przeglądarce. Więc mamy tak, link
Link oczywiście musimy sobie zaciągnąć z React Router DOM, żeby oczywiście nam on zadziałał, więc sobie tutaj pozwolę zaciągnąć ten link. Zapisujemy i widzicie, że już wskakujemy do komponentu, który sobie nazwaliśmy tutaj Quiz Page. Mamy zaciągnięte ID i możemy sobie teraz po prostu spróbować odpytać naszego Firebase'a o te konkretne ID. Więc żeby to zrobić, to zwykle jeżeli montujemy komponent funkcyjny, w tym przypadku Quiz Page, jeżeli chcemy wykonać jakiś efekt w momencie, gdy ten hook nam się jakby osadza na stronie, ten komponent funkcyjny nam się osadza na stronie, no to oczywiście musimy skorzystać z useEffect i skorzystamy sobie z useEffect. useEffect oczywiście dependency, czyli jakby chcemy za każdym razem ten useEffect odpalić w momencie, gdy zmienia się ID. ID tak naprawdę w komponencie QuizPage tym naszym nie może się zmienić, więc spowoduje to tak naprawdę wywołanie tego efektu tylko raz. Przetestujemy, czy mówię prawdę. Log ID i tutaj możemy sobie na przykład napisać use effect, tak? Możemy to w ten sposób napisać. ID oczywiście zapisujemy i widzicie, że faktycznie zostało to wykonane, więc teraz możemy się podpiąć do naszego Firebase'a i do Firebase'a podepniemy się w taki sposób, że tutaj sobie zrobię taką funkcyjkę, nazwę ją sobie fetch quiz. To będzie funkcja asynchroniczna i teraz do zmiennej może, jak to zrobimy? Na razie sobie zapiszemy do zmiennej result, po prostu zrobimy sobie await db collection quizzes, bo nasza kolekcja w Firestore się nazywa quizzes. Tutaj chcemy oczywiście wziąć doc, czyli dokument, ścieżka do tego dokumentu od kolekcji quizzes to jest oczywiście ID tego dokumentu. Możemy sobie go przekazać tutaj w parametrze i po prostu chcemy zrobić get. I w momencie, gdy nam to zwróci, to sobie wyświetlimy na przykład console log result data i zobaczymy, czy to działa. Chociaż nie, na razie to nie zadziała, bo trzeba jeszcze tą funkcyjkę wyświetlić. I ten myk może dla Was wyglądać dziwnie, ale jakby zapisuję to w taki sposób, ponieważ wewnątrz funkcji useEffect chcę mieć asynchroniczną funkcję, więc chcę tak naprawdę mieć promis. Ten promis, czyli dbCollectionDoc.get, to mi zwraca promisa, ale nie chcę zapisywać tego jako promise then albo reject, chcę po prostu mieć awaita. To, co mi zwraca ten promis, zapisuję sobie do zmiennej result i na zmiennej result mogę już wywołać funkcję data. I to jest oczywiście jakby dlatego, że Firebase mi daje taki interfejs, tak? Więc zapisujemy to i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No i widzicie, że został nam pobrany ten tutaj oto quiz. No i co? No i mamy quiz page i tutaj już w momencie, gdy już mamy te dane, no to możemy po prostu wyświetlić je sobie w tym komponencie. No ale teraz jak je wyświetlić, skoro jakby tutaj mam useEffect i jest to funkcja synchroniczna, tak? Musicie pamiętać, że w momencie, gdy wchodzicie na ten komponent, no to nawet widać w console logu, że chwileczkę to trwa, tak? Że komponent się montuje, wykonuje się useEffect, czyli to, co mamy tutaj, jest ten fetch quiz i po chwili są nam zwracane dane, a ja tutaj bym chciał sobie po prostu wyświetlić nazwę tego quizu, więc potrzebuję to zrobić w jakiś taki sposób, żeby jakby no, nie wykrzaczyło mi się to, tak? Więc zrobimy to może w taki sposób, że zrobimy sobie state wewnątrz tego komponentu, zrobimy sobie na przykład state, taki zwykły z użyciem React useState, więc na przykład będzie quiz set quiz i to jest React useState i w momencie tutaj na przykład możemy dać jakby nula na przykład, tak? Czyli w momencie, gdy wejdziemy sobie
na ten quiz, to będzie na początku 0, a jak wykonamy tego fetch quiza, to sobie przypisujemy informacje o quizie, po to, by móc jakby wyświetlić ten quiz tutaj wewnątrz tego naszego komponentu. Więc zrobimy sobie to na przykład w taki sposób, czyli tutaj console loga zamienię sobie po prostu na set quiz. Set quiz. I teraz tak. Tutaj wypadałoby zrobić po prostu coś takiego, że spróbujemy wyświetlić nazwę tego quizu, czyli to jest po prostu quiz.title. I teraz tak, zobaczycie, że będzie błąd, bo oczywiście jest to, co mówiłem, jest to zapytanie asynchroniczne i jakby na początku nie mamy nic w tym quizie, więc możemy to albo brzydko obejść tak, że tutaj po prostu dać use state i na przykład zainicjalizować sobie ten state jakoś sensownie, tak, żeby nam ten komponent jakoś działał, czyli na przykład możemy zrobić title loading i teraz już to powinno szarpnąć. Zobaczymy, jest loading. No i widzicie, że po chwili zamienia się to na Redux Quiz. Oczywiście jest to taki, nie wiem, hack, bardziej bym powiedział, bo wiadomo, że tutaj w komponencie zwykle nie chcemy wyświetlić title, tylko chcemy wyświetlić zwykle, no nie wiem, jakieś pytania do tego quizu, jakąś tam bardziej szczegółowe informacje związane z tym quizem. Więc oczywiście chyba tak tego nie rozwiążemy. Możemy to rozwiązać, myślę tak, że możemy tutaj po prostu sobie w tym divie zrobić sobie jakiegoś ifa i po prostu w momencie, gdy quiz jest pusty, no to będziemy wyświetlać loading, a w momencie, gdy jakby quiz już normalnie zostanie pobrany z Firebase'a, to go po prostu spróbujemy wyświetlić. Więc na przykład możemy to zrobić tak, że będzie tutaj 0. I tutaj na przykład zrobimy sobie if quiz, przepraszam, if quiz, to oczywiście sobie możemy zwrócić to w taki sposób, a jeżeli nie ma quizu, to po prostu zrobić return loading. Wiadomo, nie jest to może idealne rozwiązanie, ale na pewno lepsze niż zahakowanie tego React Use State, tak jak było to poprzednio.